11 listopada, Święto Niepodległości, to jedno z najważniejszych, jeśli nie najważniejsze dla narodu polskiego. Z tej okazji w większości szkół odbyły się uroczystości związane z obchodami tego wyjątkowego wydarzenia. W Szkole Podstawowej nr 5 w Gorzowie tradycją już stało się przedstawienie o tematyce historycznej w wykonaniu uczniów. Kto mi powie teraz, co to są te rozbiory? Może ty, Natalko? Trzy państwa sąsiadujące Rzeczpospolitą obojga narodów, tak wtedy nazywała się Polska. Rozdzieliło się nasze państwo między siebie i były to Rosja, Prusy i oczywiście Austria. Dziękuję, Natalko. A może teraz Kacper powie nam, ile było tych rozbiorów? U nas w szkole rokrocznie są takie przedstawienia przygotowywane, apele czy montaże słowno-muzyczne. Rzeczywiście to jest najważniejsze święto nasze narodowe i powinniśmy my dorośli o tym pamiętać, a jako nauczyciele powinniśmy to przekazywać dzieciom. To jest dla nich taki apel, taka uroczystość, jest to swoista lekcja historii, uczą się patriotyzmu. Co roku przygotowują inne klasy, w tym roku przygotowały klasy czwarte. Szkoła próbuje wszczepić w swoich wychowanków patriotyzm, między innymi przez naukę wszystkich zwrotek hymnu polskiego, bo te niestety powoli znikają z pamięci Polaków. Postawiliśmy sobie za cel nauczenia dzieci hymnu polskiego. I pani nasza od muzyki właśnie się tym zajęła, stąd nawet bez podkładu muzycznego dzieci umieją już ten hymn zaśpiewać, tak jak powinny. A już jutro podczas obchodów święta każdy będzie mógł dać wyraz swojego patriotyzmu, uczestnicząc w przygotowanych przez miasto uroczystościach.